Ja nie mam z tym żadnego problemu. To czego się pan wstydzi? Czemu pan ja się niczego nie wstydzę. Ja nie mam powodu, tytuł pracy ja nie mam magisterski powodu pana ministra? Ja nie mam powodu. Jaki jest tytuł pracy magisterskiej? Czy prace magisterskie mogą być w Polsce tajne? Zajmujemy się tym tematem od dłuższego czasu i doszliśmy do smutnego rezultatu. Niestety tak. Brakuje tylko koronnego dowodu w sprawie. Tym koronnym dowodem jest praca magisterska pana ministra Adamczyka, którą Społeczna Akademia Nauk, czyli alma mater pana ministra, utajniła. Proszę państwa, panie redaktorze. Słyszycie państwo sami, ja pan minister Andrzej Adamczyk nie ma powodu do wstydu. Ale nie powie państwu, jaki był tytuł jego pracy magisterskiej. Tak naprawdę wstyd. Ale czego ujawnić, panie redaktorze? Pańskiej pracy magisterskiej. No ale, panie redaktorze, moja praca magisterska ma być przedmiotem dywagacji, analizy jednego z... Dlatego, że to jest jawne. Z ludzi, którzy... Dlatego, że jest jawne. To pański były rzecznik rozpoczął zdaje się tę sprawę, prawda? On chce się z tą pracą zapoznać i chce ją recenzować publicznie. Minister Andrzej Adamczyk posiada wykształcenie wyższe. Tylko tyle na ten temat może nam powiedzieć Ministerstwo Infrastruktury. Wszystkie inne informacje są objęte tajemnicą. Sprawą wykształcenia pana ministra infrastruktury swego czasu zainteresował się poseł Platformy Obywatelskiej Artur Dumnik, który w tej sprawie złożył interpelację poselską. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w 2017 roku była objęta w marcu odpisał. Być może dlatego, że minister infrastruktury posiada wykształcenie wyższe. Informacja dotycząca wykształcenia jest udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Struktury. Czyli dochodzimy czyli do zapętlamy się. Tak, nadal wiemy tylko tyle, co widzieliśmy na samym początku. Należy podkreślić, że informacje o osobach pełniących funkcje publiczne podlegają udostępnieniu, jeżeli mają związek z pełnieniem tych funkcji. To jest praca obroniona, jest pracą zweryfikowaną. Jest pracą zweryfikowaną przez systemy antyplagiatu, przez komisję egzaminacyjną, przez promotora. A może pan sobie podali tytuł tej pracy? Panie doktorze, przyjdzie czas i będziemy o tym rozmawiali. Temat wykształcenia pana ministra jest w Ministerstwie Infrastruktury tematem tabu. Swego czasu, a było to latem 2016 roku, pan minister Adamczyk zabronił ówczesnej rzeczniczce ministerstwa wypowiadania się na ten temat. Co mówi na ten temat obecny rzecznik resortu? Szymon Huptyś. Minister posiada wykształcenie wyższe, a jakiekolwiek insynuacje dotyczące niesamodzielnego napisania pracy magisterskiej są nieprawdziwe. W stosunku do osób powielających fałszywe informacje, godzące w jego dobrą imię, minister rozważy wejście na drogę prawną, informuje Huptyś. Minister rozważa informacje o tym, że praca magisterska pana ministra jest lewa, krążą od dłuższego czasu. Natomiast pan minister cały czas rozważa, nikogo nie pozwał w tej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że w sądzie musiałby pokazać pracę magisterską. Tę zaginioną, tę utajnioną, którą zresztą obronił w roku 2016, w czasie, kiedy był już ministrem. Zastanówmy się tak na zdrowy rozum, czy to w ogóle było możliwe. Czy można napisać i obronić pracę magisterską wtedy, kiedy się jest równocześnie posłem, szefem krakowskich struktur PiS i ministrem? To trzeba byłoby być naprawdę jakimś supermenem, żeby to wszystko ogarnąć. Minister Adamczyk z pewnością supermenem nie jest i wszystko wskazuje na to, że ta praca, jeżeli w ogóle istnieje, no nie została przez niego po prostu napisana. Czy Najwyższa Izba Kontroli może zająć się sprawą tajnych prac magisterskich, a zwłaszcza tajną pracą magisterską ministra Adamczyka? Otóż nie może. Nie ma do tego ustawowych kompetencji. NIK może sprawdzać wyższe niepubliczne uczelnie, ale pod innym kątem. Na przykład pod kątem wykorzystania dotacji, które są dotacjami ze Skarbu Państwa. W ostatnim raporcie dotyczącym niepublicznych uczelni NIK ubolewa, że poziom kształcenia na tych uczelniach jest niestety niski.
polskich uczelni praktycznie nie ma wśród najlepszych europejskich czy światowych uczelni. W tak zwanym rankingu singapurskim możemy odnaleźć Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski i to wszystko. Co może w tej konkretnej sprawie zrobić Najwyższa Izba Kontroli? Praktycznie niewiele. Może na przykład wnioskować o nowelizację ustawy o informacji publicznej, aby w tej ustawie było wyraźnie napisane, że tego typu informacje, jak informacje o wykształceniu, są informacją publiczną. Zwłaszcza urzędników państwowych, ministrów, ludzi sprawujących władzę. To nie jest tak, że nikt od tej sprawy umywa ręce. Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie sprawdzała, jak funkcjonują niepubliczne uczelnie. Odkrywano wiele afer, na przykład takich, że te uczelnie tworzą zupełnie bezprawnie zamiejscowe ośrodki, zamiejscowe filie. Natomiast urzędnicy NIK, inspektorzy NIK nie mogą wejść na teren niepublicznej uczelni i zacząć sprawdzać papiery dotyczące przebiegu studiów. To już nie jest ich kompetencja, po prostu nie mogą tego zrobić. Kto to może zrobić? Wydawałoby się, że powinno to zrobić Ministerstwo Nauki. I tam się właśnie udajemy. Kto mógłby być najbardziej kompetentny w sprawie lewej pracy magisterskiej pana ministra Adamczyka? Wydaje się, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do którego zwróciliśmy się z wnioskiem o zbadanie tej sprawy. Istnieje coś takiego jak zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który nazywa się POLO. W tej komputerowej bazie danych są dane wszystkich studentów, którzy studiują w Polsce, którzy ukończyli jakąś uczelnię. Są tam informacje dotyczące tego, czy są licencjatami, czy też zrobili magisterium. I co się okazuje? W roku 2016, w listopadzie, czyli jakieś pół roku po tym, kiedy pan minister ukończył studia magisterskie, w bazie POLON nie było żadnej wzmianki na temat tego, że on te studia magisterskie skończył. Jeżeli chodzi o dokumentację, to odpowiednie rozporządzenie stanowi, że uczelnia ma obowiązek przechowywać pracę magisterską, jak i wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu studiów w swoim archiwum. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest wystąpienie do wspomnianej uczelni o udzielenie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej. Czyli Ministerstwo tutaj Nauki zakłada, że informacje dotyczące studiów pana ministra są objęte właśnie tą ustawą o dostępie do informacji publicznej. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że ministerstwo ma NRD-owskie poczucie humoru, bo kto jak kto, ale uczelnia, która w tym całym przewale uczestniczy, jest ostatnią zainteresowaną instytucją, która by chciała się przyznać. Tak, pan minister był u nas, kupił u nas takie wyższe wykształcenie. A mówię to dlatego, że uczelnia ta była zaangażowana w inny przewał, o którym opowiem wkrótce. Dlaczego trafiliśmy tutaj do sądu? Bo skierował nas tutaj rzecznik praw obywatelskich, który też poczuł się niekompetentny do załatwienia tej sprawy. Rzecznik napisał, że on nie wyręcza adwokatów i zajmuje się tylko sprawami, które dotyczą szerokich rzesz społecznych, tak jakby prace magisterskie nie należały do tych zagadnień. 4 lata czekaliśmy na to, aż sprawę osądzi Naczelny Sąd Administracyjny i aż zapadnie prawomocny wyrok, od którego już nikt nie będzie mógł się odwołać.
Dwa lata temu sprawą tajnej pracy magisterskiej ministra Adamczyka zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, bo tam mieści się Społeczna Akademia Nauk, tam jest jej główna siedziba. Sąd łódzki nie miał absolutnie żadnych wątpliwości, że mamy w tej sprawie rację. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wszystkie informacje dotyczące wykształcenia urzędnika państwowego, ministra infrastruktury, który na dodatek wykształcenie zdobywał, będąc już ministrem, wszystkie te informacje są jawne, gdyż tak stanowi ustawa o dostępie do informacji publicznej. Niestety, z tym wyrokiem nie zgodziła się Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, która twierdzi, że te informacje są informacji prywatnymi. W czasie rozprawy łódzkiej pełnomocnik Społecznej Akademii Nauk dowodził, że uczelnia nie może ujawnić ani treści pracy magisterskiej ministra, ani nawet jej tytułu, gdyż nie zgodził się na to sam minister. Sąd bardzo sprytnie zapytał, to prosimy pokazać ten kwit, ten dokument, w którym pan minister nie wyraża na to zgody. Okazało się, że takiego dokumentu po prostu nie ma. Czyli minister nigdy nie zastrzegł, że ta praca nie może ujrzeć światła dziennego. Poza tym do tej pory przepisy o pracach magisterskich mówiły, że owszem, można utajnić pracę, ale jeżeli zawiera ona tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyobraźmy sobie, że jestem studentem i Coca-Cola wpuściła mnie do swojego zakładu produkcyjnego, ujawniła mi wszystkie sekrety produkcji. Ja na ten temat napisałem pracę magisterską. Jest oczywiste, że jest to tajemnica, bo jest to tajemnica przedsiębiorstwa. Czy pan minister Adamczyk ujawnił jakąś tajemnicę przedsiębiorstwa? Chyba nie, bo on nawet nie pamięta tytułu pracy, którą obronił zaledwie 4 lata temu. Od łódzkiego wyroku kasację złożyła Społeczna Akademia Nauk, która upiera się, że praca magisterska to są strefy wręcz intymne pana ministra, że to jest osobista sprawa, absolutnie nie podlegająca ustawie o dostępie do informacji publicznej. Czekaliśmy 2 lata na wyrok. Po drodze działy się różne dziwne rzeczy. Na przykład zmienił się skład sądu. Wyłączył się ze składu sądu sędzia sprawozdawca Przemysław Szustakiewicz. Dlaczego? Być może zabrakło mu odwagi do rozpatrywania sprawy, która ma tutaj opinię sprawy stricte politycznej. Sędzia Szustakiewicz wyłączył się ze składu orzekającego, co spowodowało kolejne opóźnienia. A co było potem? Wiadomo, pandemia koronawirusa. Mimo że sąd rozpatrywał sprawę tajnej pracy ministra Adamczyka na posiedzeniu niejawnym, czyli w składzie 3-osobowym, bez publiczności, bez pełnomocników obu stron, to sprawę odwołano. Dlaczego? Czy 3 sędziów w maseczkach nie może usiąść za stołem w bezpiecznej od siebie odległości? Okazuje się, że nie. Więc czekaliśmy znowu kolejne tygodnie, aż wreszcie zapadł wyrok. Wyrok kuriozalny, dlatego że teoretycznie tę sprawę wygraliśmy. Sąd odrzucił kasację Społecznej Akademii Nauk i uznał, że informacje o wykształceniu osoby publicznej są informacją publiczną. Nie, to nie jest problem wyroku sądu. To o co chodzi? No po prostu chodzi o zasadę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że łódzki wyrok zaskarżony przez uczelnię odpowiada prawu. Więc w czym jest problem? Problem jest w uzasadnieniu, które napisał Naczelny Sąd Administracyjny. A w tym uzasadnieniu jest napisane wprost, że praca magisterska nie podlega pod ustawę. Więc jej znowu nie zobaczymy. 4 lata czekania na wyrok. Wyrok, który jest absolutnym kuriozem. Ponieważ z uzasadnienia, które popełnił NSA, trudno cokolwiek zrozumieć, poprosiliśmy o ocenę mecenasa Piotra Paduszyńskiego. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił nam, że jego zdaniem, w uzasadnieniu, jego zdaniem informacje dotyczące przebiegu studiów wskazane w żądaniu no, nie należą do informacji publicznej. Największa szawada tego wyroku jest taka, że nie wyjaśnił nam, dlaczego jego zdaniem nie należą, bo taki jest pogląd sędziego, czy coś takiego wynika z przepisów prawa. No, nie widzę powodów,
żeby informacje na temat przebiegu kształcenia kończącego się stopniem naukowym były niejawne. Informacje na temat przebiegu kształcenia w szkole, która ma państwowe uprawnienie do nadawania stopni i tytułów. W istocie uzasadnienie tego rozstrzygnięcia jest takie, że nie należy do sfery informacji publicznej, bo nie należy. Społeczna Akademia Nauk. Największa niepubliczna uczelnia w kraju. 20 tysięcy studentów. Chociaż mało ludzi o niej słyszało. Na pewno nie jest tak znana i popularna jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski. Niemniej jednak jest to po prostu maszynka do robienia pieniędzy. Taki hipermarket z pracami magisterskimi, z pracami dyplomowymi. Minister Adamczyk nie kończył tej uczelni tutaj w Warszawie, jesteśmy przed siedzibą warszawską, kończył studia w Olkuszu, gdzie ma swoje biuro poselskie. Natomiast przedziwne jest to, że pan minister nie pamięta nazwy kierunku studiów, który skończył. Jestem magistrem zarządzania ekonomią i taki był temat mojej pracy magisterskiej, powiada pan minister Adamczyk. Sęk w tym, że nie ma takiego kierunku studiów jak zarządzanie ekonomią. Można zarządzać przedsiębiorstwem. Ekonomią nie da się zarządzać, podobnie jak nie da się zarządzać historią bądź biologią. Pan minister nie chce podać nazwisk promotora swojej pracy magisterskiej, ani nie chce też podać nazwiska recenzenta. Ja pomimo tego, że moją pracę broniłem w roku 1990 na Uniwersytecie Łódzkim, doskonale pamiętam te nazwiska. A co uczelnia? Na moje pytania, kto był promotorem pracy pana ministra? Pan minister w ogóle o tym nie mówi. Uczelnia mówi, że to jest ochrona danych osobowych. To już jest jakaś kompletna paranoja, czyli mamy RODO, tak? Nie możemy podać nazwiska pracownika uczelni, bo jest ochrona danych osobowych. Tytułu pracy też nie możemy podać. Dlaczego? Bo to jest prywatna sprawa pana ministra. Zresztą pan minister cały czas podkreśla, że to jest jego prywatne zobowiązanie wobec samego siebie i wobec rodziców. To, że obronił tę pracę, rzekomo obronił, bo my oczywiście w to nie wierzymy. Tak się dziwnie składa, że nazwisko byłej szefowej biura olkuskiego pana ministra i nazwisko jednego z pracowników uczelni w Olkuszu jest takie samo. Oczywiście, może być to zbieżność nazwisk. Jednak dziwnym trafem, po tym jak już pan minister został magistrem, ten człowiek, ten pracownik naukowy uczelni rzucił karierę naukową w diabły i poszedł w biznes. Został członkiem rady nadzorczej spółki kontrolowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Próbowaliśmy z tym człowiekiem porozmawiać, niestety nie był chętny do rozmowy. Powiedział, że oczywiście zna pana ministra Adamczyka, ale nie będzie się wypowiadał na temat naukowych osiągnięć pana ministra. Minister Adamczyk nie był jedyną gwiazdą naukową tej dziwnej uczelni, nie był jedynym studentem, że tak powiem, mądrym inaczej. Poprzednik to Stanisław Gawłowski. Były wiceminister środowiska za czasów Platformy Obywatelskiej, prominentny działacz PO. On tutaj z kolei bronił pracy doktorskiej, która się okazała plagiatem. I w momencie, kiedy dziennikarze do tego doszli, że coś jest nie tak z pracą doktorską pana Gawłowskiego, co mówiła uczelnia? Dokładnie to samo, co w przypadku ministra Adamczyka. Że praca jest na pewno okej, że była sprawdzana programem antyplagiatowym i tak dalej, że ewentualnie chodzi o jakieś nieścisłości dotyczące przepisów. Minister Gawłowski doczekał się procesu. Łódzka prokuratura wniosła akt oskarżenia, proces się toczy. Czy takiego procesu doczeka się pan minister Adamczyk? Za tej władzy na pewno nie. My byliśmy w kilku kancelariach adwokackich i pytaliśmy, czy jest w ogóle możliwość złożenia doniesienia do prokuratury. Każdy z adwokatów puka się w czoło i mówi, ale na jakiej podstawie my mamy iść do prokuratury? Nawet za tak zwanych normalnych czasów byłoby trudno, no bo nie mamy corpus delicti, nie mamy tej pracy, poza tym nie mamy osoby pokrzywdzonej.
musielibyśmy udowodnić, że to jest plagiat. Oczywiście prosto byłoby to udowodnić, gdybyśmy pracę mieli i mogli ją wrzucić do programu antypirackiego, ale jej nie mamy i pewnie jej nie zdobędziemy. Próbowaliśmy ją kupić. Daliśmy cenę. 10 tysięcy złotych zapłacimy za pracę magisterską pana ministra. Mimo że ogłoszenie było w internecie bardzo mocno rozreklamowane, to niestety okazuje się, że uczelnia jest szczelna. Być może trzymają ją w jakimś sejfie u samego rektora, albo jest inna przyczyna. Po prostu ta praca nie istnieje i nigdy nie istniała, dlatego nikt nam jej nie chce sprzedać. Prawdopodobieństwo, że wskutek tej afery pan minister kiedyś trafił za kraty, jest więc absolutnie znikome. Jedyne, co możemy zrobić, to nagłaśniać ten temat. Mówić o tym, po prostu mówić. Zresztą Społeczna Akademia Nauk ma to do siebie, że świetnie żyje z politykami wszystkich opcji. Nam kiedyś udało się wkręcić na jedną z konferencji organizowanych przez SAN i na sali było kilkunastu byłych ministrów, wiceministrów, był również jeden z byłych wicepremierów, Grzegorz Kołodko. I co nas zaskoczyło? Ci ludzie, politycy PiS-u, Platformy Obywatelskiej, SLD, wszyscy siedzieli obok siebie w najlepszej komitywie. W ogóle nie było widać jakichś podziałów partyjnych, jakichś niesnasek. To była jedna wielka rodzina Społecznej Akademii Nauk. Historia z ministrem Adamczykiem przywodzi na myśl dowcipy z czasów PRL-u. Dzwoni minister do rektora. Towarzyszu rektorze, na którym to ja jestem roku? Na drugim, obywatelu, ministrze. Dopiero na drugim? Oj, towarzyszu rektorze, starajcie się wylepić. Słabo, bardzo słabo się staram. Na Społecznej Akademii Nauk krąży taki dowcip, że praca magisterska ministra Adamczyka była tak dobra, że obroniła się sama. Dlaczego? Bo pan minister w Olkuszu na swojej obronie w ogóle się nie pojawił. Widocznie miał czas. Mamy pomysł racjonalizatorski dla władz Społecznej Akademii Nauk. Dyplomaty, tak jak parkomaty. Wkładasz legitymację poselską i kartę kredytową, naciskasz odpowiedni guzik, wybijasz sobie na przykład, jaki kierunek studiów ukończyłeś, wypada ci dyplom. Po co te wszystkie zawieruchy, że trzeba jeździć gdzieś, rozmawiać z panem rektorem Patorą, który też w bardzo tajemniczych okolicznościach zrobił habilitację na Ukrainie? Po co? Wystarczy dyplomat. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wpłacili pieniądze na naszej akcji na zrzutce.pl. Do tej pory finansowaliśmy wszystko z własnej kieszeni, a jednak opłaty sądowe, jeżdżenie po całym kraju, trochę to wszystko kosztuje. Chciałem też podziękować mecenasowi Piotrowi Paduszyńskiemu, który pisał pisma procesowe i wygrał w końcu proces ze Społeczną Akademią Nauk.